Czas reakcji w Radiu Szczecin. Witamy Państwa w specjalnym wydaniu magazynu Czas Reakcji. Za konsoletą program realizuje Wawrzyniec Szwaja. Telefon od Państwa przejmować będzie jak zwykle Sławek Orlik, a przy mikrofonie Przemysław Szymańczyk. Jeszcze raz Państwa gorąco witam. Za nami intensywne świąteczne przygotowania. Wiadomo, karp, ciasta, na stole 12 potraw, choinka, ale czy pod nią leżą prezenty? Otrzymaliśmy od słuchaczy alarmujące telefony, że w tym roku Święty Mikołaj się spóźnia. 510 37 i 36 to numer telefonu naszego studia. Czekamy na Państwa głosy w tej sprawie. A tymczasem lapońskie dzienniki podają, że jeszcze wczoraj Mikołaj był w dobrym zdrowiu. Prezenty w saniach, zaprzęg reniferów gotowy do drogi. Co się zatem wydarzyło? Jeśli posiadacie Państwo informacje w tej sprawie, proszę podzielcie się z nami i dzwońcie. Dodzwonił się chyba już pierwszy słuchacz. Dzień dobry, halo, halo, jestem na antenie. Tak, słuchamy pana. Po tej stronie Rudolf, stały słuchacz, ukłony dla słuchaczy Radia Szczecin. Skąd pan do nas dzwoni? Szczelina, to jakąś godzinę drogi od radia. Mieszkam w gospodarstwie ekologicznym. Czy to u was są te słynne renifery? No cóż, nie da się ukryć. Szczególnie przed świętami można było je oglądać w reklamach popularnej sieci supermarketów, ale też chyba firmy ubezpieczeniowej, czekolady. No prawdziwe gwiazdy. Nie, proszę, nie mogę już słuchać o pracy. Wypaliłem się. Branża rozrywkowa dała mi w kość. Lubiłem pracować z mikrofonem i kamerą, kalendarz na przyszły rok miałem zapełniony po brzegi, ale nadszedł moment, kiedy mówię dość. Jestem Rudolfem, reniferem z zaprzęgu Świętego Mikołaja. Tym z czerwonym nosem? Nigdy nie był czerwieńszy. Renifer? I dzwoni do studia? A co, nie wolno? Fakt. Wigilię Bożego Narodzenia zwierzęta mówią ludzkim głosem, ale z tego, co mi wiadomo, to chyba dopiero po północy. Widocznie ja chodzę według czasu lapońskiego i mogę mówić już teraz. Skoro jest pan Rudolfem, to czemu nie rozwozi pan prezentów? Co pan robi w Szczelinie, drogi panie? Ech, gdyby pan tylko wiedział. To długa historia. Rudziu, jesteś tam? Przepraszam najmocniej, będę musiał się rozłączyć. Halo, halo, halo! Panie reniferze! Proszę jeszcze z nami zostać przez chwilę. Nasi słuchacze chcieliby poznać odpowiedź na palące pytanie. Co jest powodem opóźnienia? Może pandemia? Czy Święty Mikołaj wciska się tylko w zdezynfekowane kominy? Czy myje ręce po każdym prezencie? Wymogi sanitarne dotyczą wszystkich, nawet świętych? Nie, to nie o to chodzi. A o co w takim razie? Rudziu, z kim ty rozmawiasz? Otwórz drzwi. Ktoś się tam chyba do pana dobija. To moja opiekunka. Udawajmy, że jej nie słyszymy. Ale czy tak powinniśmy zrobić? Martwi się o pana. Reniferom wiele się wybacza, a ja muszę wreszcie wyznać prawdę o Świętym Mikołaju. No w takim razie słuchamy uważnie. On w tym roku prawdopodobnie w ogóle nie dojedzie. Dlaczego? Bo zwolnił mnie z pracy w swoim zaprzęgu. Wyrzucił na zbity nos. Ot co? Pozbył się swojego najszybszego renifera. Z pewnością najbardziej rozgadanego. Biegłem na przedzie jako lider. Czerwonym nosem rozświetlałem mroki nocy. A więc twierdzi pan, że Święty Mikołaj nie jest mobilny jak kiedyś? Tak. I nie jest już taki fajny jak kiedyś. Znałem go od małego. Pracował dla niego mój ojciec, dziad, przed nim pradziad, prapradziad, a jeszcze wcześniej pra. Wiemy, do czego pan zmierza. Ale co z tego wynika? Mój przodek towarzyszył Jezusowi podczas jego narodzin. No tutaj to mnie pan zaskoczył. A więc to było tak. Pewnej zimowej nocy trwała zawieja śnieżna. Świst lodowego wiatru zagłuszał wszelkie ludzkie głosy, a zaspy utrudniały Marii i Józefowi dotarcie do stajenki. Nie było dla nich miejsca w gospodzie. Drogi panie, w Betlejem w grudniu temperatura waha się w okolicach 20 stopni Celsjusza. Proszę nie przerywać. Wolę trzymać relacji mojego pra. Ileś tam prawnuku. Dziękuję za przypomnienie mojej opowieści. A więc było to tak. Całą noc Jezusek zastanawiał się, czy już się urodzić, czy czekać do rana. W stajence było cicho, ciemno, ciepło. Młodzi pasterze przysnęli, a bydełko, jak to ma w zwyczaju, parskało i przeżuwało sianko. Józef gładził okrągły brzuch Marii.
Nacisnął koło pępka, a Jezusek kopnął go w rękę ze środka brzucha. Maria zaśmiała się, a chłopiec kopał we wszystkie strony, dziwiąc się, że ma aż tak silne nóżki. Kiedy urodzi się Urwis? Tylko Jezusek znał odpowiedź. Józef przyłożył ucho do brzucha, by posłuchać bicia jego serca. Słyszysz? Chyba tak. A jakie słychać? Tudu, 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 tudu. Kto by pomyślał, takie małe, a bije tak mocno? Bo jest zdrowe i święte. Mógłby już wyjść z mojego brzucha. Jeszcze trochę cierpliwości. Urodzi się, gdy będzie gotowy. Józef nie wiedział, nawet nie potrafił sobie wyobrazić, co go czeka, gdy Jezusek pojawi się na świecie. Zastanawiał się, jak to będzie trzymać go w ramionach. Noworodki są przecież takie delikatne, łatwo je uszkodzić. Albo w co się z nim bawić? Nie wybiegnie przecież od razu grać z nim w piłkę. Zapalisz lampę? Nie mamy żadnej. Dziwne, powinno już świtać, a na dworze ciemno. Spoglądał w kierunku okienka i coś mu wyraźnie nie pasowało. Wyglądało jak zasłonięte futrem, a w samym jego środku mrugnęło oko. Co za licho? Oko mrugnęło powtórnie. To było moje własne oko. Kto śmie podglądać narodziny Jezusa? Zawsze krępowałem się swojej przypadłości. Od małego ciągnęło mnie do podglądania. Stajenka była naprawdę tyciutka, pełna bydła i pasterzy. Nie było miejsca na moje imponujące poroże. Wynoś się, paparazzo! Serce stanęło mi dęba. Podskoczyłem w powietrze jak dmuchana piłka. Wstyd przyznać, ze strachu wyłysiałem. A to dobre. W życiu nie widziałam nic śmieszniejszego. Jezusek chciał zobaczyć, z czego tak śmieje się mama i... Oho, nadszedł czas. Czy to już? Nie mógł wytrzymać i musiał, po prostu musiał wyjrzeć na świat. Zaraz zmarzł mu nos i zaczął kichać. A psik! Gdybym wiedział, jak tu zimno, zabrałbym ze sobą szalik. Chciał wrócić z powrotem do ciepłego brzucha, lecz Maria zmarszczyła czoło, zebrała w sobie mnóstwo siły. Chodź już do nas. Nie było odwrotu. Jedyne, co mu zostało, to przyjść na świat. Tak oto przyczyniłem się do narodzin Pana Jezusa. Dzień dobry. Przybyłem, żeby zbawić świat. A pierwszym, co zobaczył, był łysy renifer. Mijały lata. Chłopiec wyrósł na dzielnego i mądrego mężczyznę. Wypełnił od A do Z misję daną mu przez ojca. Zbawił świat. A ja? No cóż, zapuściłem futro, dostałem fuchę w zaprzęgu świętego Mikołaja i bujałem się z nim aż do emerytury. Po mnie robotę przyjął syn, po nim mój wnuczek.
a potem tak z pokolenia na pokolenie, aż w zaprzęgu zaczął jeździć mój pra, 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 pra. Pra, 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 wnuk. Jeździłem, przerwałem rodzinną tradycję. Rozdzwoniły się telefony. Słuchamy pierwszego głosu w tej sprawie. Proszę pana. Tak, słuchamy, czy jesteśmy na antenie? U Jezusa nie było renifera. Każde dziecko to wie. Tam był osioł. Tak, dziękujemy za ten głos rozsądku. No i posłuchajmy następnego słuchacza. Mówię w imieniu dzieci na świecie. Czy mamy czekać na prezenty, czy iść spać? Byliśmy grzeczni nie przez cały rok. A teraz co, Mikołaja nie będzie? Drogie dzieci, rok 2020 był trudny. Musieliście siedzieć w domu, uczyć się przez internet, a na ulicy nosić maseczki. Niektórzy dorośli, jak na przykład ja, stracili pracę. Mam propozycję. Odwołajmy święta, a w przyszłym roku zrobimy je podwójnie. Uważam, że to raczej bez sensu. Świąt Bożego Narodzenia nie robi się dla prezentów. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Tu realizator audycji. Siedzę w reżyserce i przysłuchuję się rozmowie, ale muszę przerwać. Mamy pilny telefon. Rozumiem. Dziękuję za tę informację. Zatem łączymy się. Czas reakcji. Słucham. Czy jest z wami renifer? Pana Rudolfa nie ma z nami w studiu, ale jest na linii. Proszę mówić. Jestem jego opiekunką, Szczelina. Chcę was prosić, żebyście nie brali na poważnie wszystkiego, co mówi. Dostaje głos na jedną noc w roku, więc wyobraźcie sobie jego frustrację. Święty Mikołaj zwolnił go po ostatniej gwiazdce. To nie była moja wina. Rudziu, jesteś cały, wszyscy cię szukamy. Postawiliśmy na nogi pół województwa. Gdzie ty jesteś? W spiżarni. Tej koło kuchni? I nie chcę was widzieć na oczy. Ale przecież są święta. Nie zostawię cię samego. Wszyscy przyjaciele przy korycie na ciebie czekają. Chcieliby zacząć kolację. Stoję pod spiżarnią. Otwórz. Co mam robić? Pomóżcie. Zawsze warto myśleć o przyjaciołach. Święty Mikołaj nie chciał z tobą pracować właśnie z powodu samolubnego zachowania. To nie była moja wina. A czyja? Serio? Wszyscy myślicie, że zawiniłem? No raczej. Zgoda. Przypuśćmy, że nie byłem w tym roku najgrzeczniejszym z reniferów. Byłeś okropnym tyranem w połączeniu z humorzastą diwą. Nie rozpędzajmy się. Przypuśćmy, że należy mi się od świętego Mikołaja rózga. Nieraz miałam ochotę obić ten twój puchaty zadek. Ludzi ani zwierząt się nie bije. Przypuśćmy, że mam coś na sumieniu. A czy może nam pan powiedzieć, co właściwie? Nie robiłem jazd doszkalających. Modłem inne renifery. No i dla podtrzymania koloru nosa piłem sok pomidorowy. Z wkładką? Mogę nad sobą pracować, ewentualnie, gdybym tylko miał gwarancję, że święty Mikołaj przywróci mnie do zaprzęgu. Ja chcę na niebo! Najpierw to ty musisz się zmienić i udowodnić, że nadajesz się do pracy. Wierzysz we mnie? Jak w nikogo na świecie. Pomogę ci. Pamiętaj, nie jesteś sam. To otwieram drzwi spiżarni. Chodź. Niechże cię przytulę. Nie czochraj mnie, tylko mnie nie czochraj. Aniołowie się radują, pod niebiosa wyśpiewują. Gloria, 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 in excelsis Deo. Aniołowie się radują, pod niebiosa wyśpiewują. Gloria, 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 in excelsis Deo. Poczekajcie chwilę, skończę tylko rozmowę z Radiem Szczecin i już zaraz do was wracam. Dziękuję radiu za wszystko. Wesołych świąt. Dziękujemy. Dziękujemy i odwzajemniamy się najlepszymi życzeniami. Do naszego studia dzwoni kolejny słuchacz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wraz z rodziną siedzimy przy stole i słuchamy radia. Poruszyła nas historia Rudolfa. Chcielibyśmy pomóc. Ja mówię po fińsku i mam kilku znajomych wśród krasnali. Spróbuję się z nimi jakoś skontaktować. Mikołaj powinien wiedzieć, że Rudolf chce się poprawić. Dziękujemy za szybką reakcję. Niczego nie obiecuję. Po prostu zobaczymy, co da się zrobić. Jak ja wam to wynagrodzę? Nam nie chodzi o prezenty. Po prostu wierzymy w pana Rudolfie. Wiara czyni cuda. Po to właśnie obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Żeby nie zapominać też o nadziei i o miłości, którymi każdy z nas może obdarować bliźniego.
510-37-36 to numer do naszego studia. Zachęcam Państwa do telefonowania. Czy mamy kolejnego rozmówcę? To znowu ja, realizator. Słuchaj, kroi się gruba sprawa. Dzwonią z Watykanu. Mamy to puścić na żywo. Ale co? Dzwoni zaufany papieże. Nie żartuj. No gdzież bym śmiał? Dobrze, wracamy na antenę. Nie pozwólmy Jego Eminencji czekać. Szczęść Boże. Laudetur Jezus Chrystus. In secula seculorum. Mam parę słów od papieża Franciszka, skierowanych do Rudolfa w tym trudnym dla niego czasie. Do mnie? Papież? Naprawdę? Zamieniam się w słuch. Podczas audiencji 3 lata temu papież odpowiedział na pytanie, co robić, aby w normalnym życiu możliwa była świętość. Czy to znaczy, że masz się modlić cały dzień? Nie, wcale nie. To znaczy, że masz czynić to, co powinieneś przez cały dzień. Gdy słuchasz radia, gdy idziesz do pracy, gdy celebrujesz święta. Chodzi o to, by czynić to wszystko, kierując serce ku Bogu. Czyń tak, Rudolfie, a zasłużysz na powrót do zaprzęgu świętego Mikołaja. Ależ tak, właśnie tak będę robić. No cóż mogę dodać. Nigdy wcześniej nie rozmawiałem z reniferem. Nie byłem świadkiem tak ekspresowej resocjalizacji. No i nigdy wcześniej nie dzwonił do mnie nikt z Watykanu. To jest możliwe tylko w święta Bożego Narodzenia. Wszystko już zrozumiałem i przyrzekam. Już nigdy nie zawiodę was. Panie Rudolfie, czy pan jest jeszcze z nami? Rozłączył się. Wygląda na to, że stracił ludzki głos. No cóż, szkoda. Odwiedzimy go jednak na farmie w Czelinie. O ile tam jeszcze będzie, z całego serca życzę mu, aby spełnił swoje marzenie i wrócił na niebo. No wszyscy mu tego życzymy. Skoro Rudolf stracił głos, na następną rozmowę z nim trzeba czekać cały rok, to my już teraz w imieniu swoim oraz całej redakcji Radia Szczecin przyłączamy się do apelu do świętego Mikołaja o przywrócenie Rudolfa do pracy. Czas reakcji w Radiu Szczecin. Oj, maluszki, 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 jako rękawiczka, albo litesz, jakoby kawałeczek szmyczka. Mamy jeszcze jeden telefon do studia. Łączę. To jest czas reakcji. Wigilię Bożego Narodzenia 2020 roku. Dzień dobry, witam słuchacza. Jesteśmy już na antenie. Ho, ho, ho! No nie. Święty Mikołaj? We własnej osobie. Mówisz po polsku? No, Rudolf mnie trochę uczył. Szukaliśmy cię właśnie, no w jego sprawie. To nieprawdopodobne. Wszystko wiem. Jego dusza zaraziła się lenistwem, egoizmem i pogardą dla innych. No muszą mu zrobić roczną karantanę od zła. Nasi słuchacze przed radioodbiornikami, no wszyscy dziennikarze w studiu, cały zespół przygotowujący czas reakcji, no wszyscy uważamy, że no Rudolf po prostu zasługuje na nową szansę. No brakowało mi go. Podejrzewam, że słucha nas w tej chwili, może powiesz mu, święty Mikołaju, kilka ciepłych słów. Rudolfie, jeśli mi słyszysz, to wiedz, że w tym roku praca jest wyjątkowo trudna. Renifery w zaprzęgu muszą zachować dystans, nosić maseczki i ochroniarze na kopyta. Czeka nas masa pracy, bo część prezentów nie trafiła jeszcze pod choinki. Jeśli jesteś gotów do powrotu, to spójrz w niebo. Właśnie po ciebie pojeżdżamy. Good year. Dziękuję, no dziękuję, święty Mikołaju. Trudno mi się z tym pogodzić, ale czas świątecznych reakcji niestety dobiega końca i my pozostawiamy z Państwem moc dobrych świątecznych życzeń. Zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. To był czas reakcji. Do usłyszenia.
To był czas świątecznych reakcji. Wystąpili Przemysław Szymańczyk, Michał Elmerych, Marzena Szustak, Paweł Osuchowski, Paulina Zaręba, Bartłomiej Czetowicz, Piotr Wilczyński, Krzysztof Ślusarz, Tosia Kamińska, Zuzia Gowin, Agata Rokicka, Krzysztof Kukliński i Martin Hanf. Scenariusz i reżyseria Magdalena Wleklik. Realizacja dźwięku Wawrzyniec Szwaja. Kierownictwo produkcji Joanna Skonieczna. Produkcja Radio Szczecin.